Magda Gessler aktywnie prowadzi swoje profile w social mediach. Prowadząca program Kuchenne Rewolucje chętnie publikuje fotografie z imprez branżowych, przygotowań do nagrań kuchennych rewolucji, rodzinnych wyjść czy właśnie zdjęcia archiwalne, sentymentalne. Często chwali się także dziećmi czy wnukami, które szczerze uwielbia. Pod każdym takim zdjęciem pojawia się lawina komentarzy pełnych zachwytu. Na niedawnej publikacji umieszczonej przez Magde Gessler możemy zobaczyć ją trzymającą na rękach swojego syna Tadeusza. Jak słusznie zauważyli internauci zdjęcie ma około 40 lat, ponieważ Tadeusz Muller jest na nim malutki, a obecnie ma już lat 41. Gwiazda wygląda na tym zdjęciu wyjątkowo młodo i radośnie. Ma na sobie brązowy korzuszek. Nie da się też nie zauważyć, że restauratorce brakuje tak charakterystycznej blond czupryny. Włosy są ciemniejsze w odcieniach brązu i zdecydowanie nie mają takiej objętości jak obecnie. Internauci zwrócili jednak uwagę na jeszcze jeden szczegół. Uwadze internautów nie uszedł uśmiech Magdy Gessler. Restauratorka na zdjęciu z synem uśmiecha się promiennie, pokazując diastemę. Charakterystycznej przerwy między jedynkami próżno doszukiwać się na współczesnych zdjęciach gwiazdy, która w ogóle niechętnie pozuje z uśmiechem. Pani Magdo, piękna przerwa między jedynkami, zauważyłam inne zęby pani Gessler. Pod zdjęciem natychmiast pojawiło się pełno komentarzy. Co ciekawe, na fotografiach sprzed jeszcze kilku lat diastema była widoczna. Z czasem jednak zupełnie zniknęła. Czy to kwestia licówek, czy nakładki korygującej tego nie wiadomo. Diastema jest na tyle charakterystyczną cechą wyglądu, że wiele gwiazd nie decyduje się na jej korektę. Mało tego, robią z niej swego rodzaju znak rozpoznawczy. Tak jest w przypadku Vanessa Paradis, francuskiej aktorki i piosenkarki doskonale znanej z przeboju Joe Taxi czy, na rodzimym podwórku, Tomasza Karolaka. Zobacz także, Lara wyjawiła prawdę o świętach geslerów. Jest trwetes, a mama czasem odlatuje gesler chudnie w oczach, już wiadomo, Dlaczego? To działa tyle, liczą sobie gwiazdę za sylwestra w ich lokalu. Ceny dają popalić.